Siemano, siemano. Słuchajcie, dzisiaj widzicie, mam gościa w swoim samochodzie, doktor Nagraba. Przedstaw się, doktorze. Witam, ja się nazywam Łukasz Nagraba, jestem lekarzem ortopedą. No i tyle. Pracuję w MedClinic, pracuję na Uniwersytecie Medycznym Warszawskim jako pracownik naukowy. To tyle. Jak widzicie, jesteśmy w maskach z tego powodu, że doktor powiedział mi, że musimy założyć, z tego powodu, że pracuję cały czas z osobami, którzy jakby mogą być narażeni, więc doktor nie chce zarazić mnie. Tu jest mała przestrzeń i dlatego jednak to jest istotne, jakby trzeba być odpowiedzialnym, tak? Więc ja nie wiem, czy nie jestem nosicielem, bo nikt z nas nie wie tak naprawdę. Możemy być nosicielami, a nie musimy mieć jakichkolwiek objawów, czy nasze dzieci tak samo, tak? Które wcześniej, jeszcze 2 tygodnie temu, chodziły do przedszkoli, do szkół. Więc jakby moim zdaniem trzeba być odpowiedzialnym i pomyślałem, że tak jest lepiej. Oczywiście przed wejściem, gdzie mam to? Przed wejściem do samochodu, do AKOP-a, odkaziłem ręce odpowiednio, tak? AKOP też odkaził, no i już. Dobra, doktorze, to słuchaj, ja ci pozadaję parę takich pytań, które interesują takich zwykłych ludzi jak ja, którzy gdzieś tam, wiesz, interesują się sportem. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, no tutaj będę starał się odpowiadać na pytania merytorycznie w miarę tak jak potrafię. Ja tam jestem skromnym ortopedą, nie jestem lekarzem chorób zakaźnych oczywiście, czy też wirusologiem, tak? Mam taką medyczną wiedzę ogólną. Ale myślę, że na pewno, wiesz, jesteś w stanie dać dużo lepsze informacje niż na przykład czytamy na jakichś tam portalach w internecie i tak dalej. Oj, strasznie dużo fake newsów jest, tak właśnie. Dużo. Słuchajcie, jeszcze ludzie sobie to przekazują na fejsie, czy no po prostu masakra. Doktorze, to co tak naprawdę interesuje takich ludzi jak ja, osoby trenujące powiedzmy, które dbają o siebie, to jest przede wszystkim, kiedy to wszystko się skończy? A widzicie, to jest bardzo dobre pytanie. Tego nikt nie wie, tak? Nawet osoby, nawet specjaliści zajmujący się wirusem, badaniem wirusów, tak? Wirusolodzy też nie wiedzą tego dokładnie, bo albo będzie tak, że to super wygaśnie za miesiąc, dwa, albo może być się okazać się tak, że to może być po prostu taki wirus typu grypy, że będzie sezonowy, tak? Opcje są dwie. No zobaczymy. A to teraz takie pytanie, że jeżeli to będzie wirus typu grypy, to jest szansa, że jak ktoś na przykład zachoruje i przejdzie to w miarę łagodnie? No to... ale większość pacjentów tak ma, tak? Tutaj jakby wiadomo, że w mediach jest to opisywane, no bo bardzo jakby jest duża też śmiertelność dotycząca osób starszych, w podeszłym wieku, osób z obciążeniami internistycznymi, nie tylko. Tak, wiadomo, że ten wirus jest bardzo groźny. Natomiast też myślę, że też tak jest w badaniach, że większość pacjentów, większość osób ma tego koronawirusa, przechodzi go z reguły bezobjawowo, tak? Albo mają, nie wiem, kaszel i gorączkę. Okej. Druga rzecz, trzeba pamiętać, że no tak jak wiecie, tak jak jest z grypą. Grypa też niesie ze sobą wiele powikłań, tak? O tym się już nie mówi, no bo my się do tego przyzwyczailiśmy, tak? Tak, bo ona była, jest, tak, i będzie. Tak, i druga rzecz taka, że grypa jest od wielu, wielu lat, tak? Więc nasze organizmy też się do tego przystosowały, tak? Kolejna rzecz, mamy szczepionki, tak? Które co roku są planowane, no bo wiadomo, że wirus grypy mutuje, to koronawirus podobnie, tak? Więc myślę, że to może być też tak kiedyś, że będzie szczepionka na koronawirusa i to jest wysoce prawdopodobne i co roku ona będzie pewnie troszeczkę modyfikowana, podobnie jak na grypę. My tu zbyt wiele o tym nie wiemy, no bo to jest nowy wirus, tak? Tu każdy gdyba, ale no, na podstawie badań wiedzy specjalistów można tak stwierdzić. Dobra, powiedz mi, doktorze, bo tak ja gdzieś tam dałem informację u siebie na Instagramie, że będziemy się widzieć, no i żeby ludzie zadawali jakieś tam pytania, które co by oni chcieli wiedzieć. No i sporo osób się o to pytało, naprawdę sporo, że jak jest taką... O, dobra, tutaj jedzie pan sobie na rowerze. Tutaj tak przed chwilą jechała dwójka młodych ludzi na rowerze. Co w przypadku właśnie aktywności na powietrzu, jak rower, czy pójście do parku, czy na jakąś taką plenerową siłownię? Znaczy, są dwie rzeczy, nie? Pierwsza rzecz, tak jak tutaj w naszym państwie zalecono tą taką domową kwarantannę i to jest bardzo, bardzo mądre postępowanie i logiczne, no to raczej powinniśmy się tego słuchać, tak? Bo to jest nie jest zlecone bez przyczyny, no to ma jakiś głębszy sens, szczególnie widzimy, jak było we Włoszech, tak? Mam przykład Włoch, która jest miesiąc, dwa do przodu i tak jak oni postępowali, wiemy, że my nie możemy, tak? Stąd nasze władze zamknęły przedszkola, szkoły, tak? Wszystkie usługi. Okej, to jest super i powinniśmy się tego trzymać. Jeśli pytasz z drugiej strony o to, czy jadąc na rowerze jest ryzyko, że złapiesz koronawirusa, bo ktoś obok jedzie z drugiej strony, no, to ryzyko jest znikome, tak, z tego, co my wiemy, no bo to jakby
musi być odpowiednia odległość, musi być ta osoba odpowiednio blisko, musisz mieć kontakt z wydychanym powietrzem, tak i tak dalej, więc raczej nie. Natomiast jedna rzecz to ryzyko złapania koronawirusa, a druga rzecz jednak słuchanie tego, co władze nam zalecają. Na bieżąco, żeby to, tak, żeby no bo, to sprawdzać. Wiecie, no tutaj jest tak, że no te nasze władze po to zaleciły, żeby jednak opanować tą epidemię. No to jest bardzo istotne, tak? Bo to nie chodzi o to, że ten wirus jest... Tutaj chodzi o to, żeby szpitale, nie zalać szpitali pacjentami w ciężkim stanie wszystkimi naraz. Tak, tak? Jak we Włoszech. No, tam jest totalnie niewydolna ochrona tam. Usługi medyczne, tak? Czy też szpitalnictwo, no po prostu to jest masakra, nie? Więc jakby z tej perspektywy to jest bardzo istotne, żebyśmy po prostu pozostali w domu. Czyli tak jakby, no dać taką odpowiedź, nie wiem, takim głąbom jak ja, którzy wczoraj już myśleli, a dobra, może pójdę na rower, czy jednak lepiej się byłoby się wstrzymać ten tydzień, dwa, bo w sumie nikomu nic trzeba się wstrzymać. Słuchajcie, bo to, że ty pójdziesz na rower, okej, okay, no na rowerze nic nie złapiesz, nikomu nie zarazisz, mm-hmm. tak? Bo zobacz, nam się wydaje, że jesteśmy zdrowi. No kurczę, ale mamy dowodu. No tak. Bo ja nie wiem, czy ty miesiąc temu tego nie złapałeś, ty też nie wiesz, czy ja nie złapałem tego. Oczywiście. No nie mamy pojęcia, nie mamy dostępności testów, takich dla śmiertelników normalnie, bo jeszcze ich nie ma po prostu tak wiele. Więc no wiecie, no, żeby wyjść na rower, jeśli mieszkacie w bloku, musicie jechać windą, tak? No, macie na mniejszych przestrzeniach też kontakt z ludźmi, albo wy zostawiacie swoje, już mówiąc tak prosto, łopatologicznie, obrazowo, zostawiacie swoje wydychane powietrze w windzie, zostawiacie przyciski, na przyciskach swoje odciski palców i nie tylko odciski, tak? Jeśli, oczywiście. No wiecie, to o to chodzi, to nie chodzi o to, że na rowerze sobie jadę i złapię sobie wirusa, nie? No nie, nie w tym rzecz. A powiedz, doktorze... Ale siedzenie w parku w jakichś ekipach po 10 osób, nie wiem, czy picie piwa, mleka, nieważne, no to jest dramat. No to jest dramat, ponoć u nas tam na Polach Mokotowskich ludzie sobie dramat, pikniki robią teraz. Pikniki sobie robią, korona pikniki, no. No tak można to nazwać. Doktorze, a powiedz mi właśnie, założyliśmy maski i też gdzieś tam widzę, że ludzie się kłócą. Ale to nie ma co się kłócić. Jak to z maskami? Słuchajcie, z maskami jest krótka piłka. Nawet, i to nie jest fake news, bo to akurat mój taki zaprzyjaźniony profesor, który jest naprawdę niezłym mózgiem, bardzo naukowa postać w środowisku warszawskiej medycyny, profesor Filipiak, to sobie możecie zobaczyć, bo na fejsie on ma też profil taki publiczny, mhm. o to się nazywa, to on też umieścił wczoraj chyba taki wykres, gdzie są państwa, w których używa się na maksa dużo masek i państwa, gdzie tych masek się nie używa, nie? No i według tych badań statystycznych wynika, że w tych państwach, gdzie te maski jednak są stosowane, no to ta zachorowalność jest mniejsza, ta krzywa jest, okay, postępuje rozumiem. Wolniej, nie? Ale to też jakby, to nie jest do końca wiarygodne, tak? Bo dlatego, że na przykład w tych państwach, gdzie te maski używają, to ci ludzie też są przyzwyczajeni do tego, że jak chociażby wchodzą do windy, przemywają ścierką, czy tam spryskują czymś tam, dopiero wciskają przycisk i jak wychodzą, to po sobie też to robią, nie? Jest wiele czynników, które mają na to wpływ, więc nikt wam dokładnie nie powie, czy noszenie masek ma sens, czy nie. Natomiast tak jak widzisz, jak my się spotkaliśmy, to dla mnie, żeby mieć czystość sumienia, rozumiem. Spokój sumienia, bo ja nie wiem, czy nie jestem nosicielem, tak jak mówiłem na wstępie, nie mam pojęcia, to nie chciałbym tobie tego sprzedać. Rozumiem. A jednak prawdopodobieństwo znoszenia maski jest mniejsze, nie? Bo jesteśmy na małej przestrzeni. Chociaż w tym samochodzie chociaż to słabe auto, ale jakiś nawiew jest. No tak. Doktorze, powiedz mi teraz, załóżmy, no nie wiem, jesteśmy zdrowi i teraz w ogóle bardzo dużo, wiesz, moich znajomych, moich podopiecznych, czy tam jakichś innych ludzi, co obserwuję na Instagramie, bo obserwuję te profile sportowe, no my trenujemy sobie w domu. No wiadomo, że trening, jeżeli jest zbyt intensywny, ktoś się odchudza, no to może wpłynąć negatywnie na jego odporność, załóżmy. Jak my możemy poprawić twoim zdaniem, co realnie może nam pomóc w poprawieniu, nie mówię o leczeniu, tylko o takiej profilaktyce. Jasne, profilaktyka jest prosta, słuchajcie. Oczywiście, że dobrze dobrany trening działa immunostymulacyjnie. Czyli jakby mówiąc po polsku, nasz organizm na pewno będzie lepiej się bronił, jeśli będzie miał kontakt z jakimiś patogenami, mhm. nie? To jest raz, więc jakby aktywność fizyczna to jest clue, to jest jakby podstawa. Druga rzecz, zbilansowana dieta, nie? Tak, to jest kolejna rzecz i to jest must have, nie? Są rzeczy, o których się nie mówi i to moim zdaniem trochę może źle, bo teraz mówimy, ile osób jest chorych, ale bardzo rzadko się mówi, ile osób zdrowieje. Bo można faktycznie realnie sprawdzić, że jeżeli mamy tam powyżej 200 tysięcy chyba chorych na całym świecie,
to już powyżej 80 tysięcy osób już jest zdrowa, już normalnie mogła opuścić tak, szpital, czyli jakby oczywiście na jakiejś tam kwarantannie pozostają, ale że jakby już mówią, że oni są wyzdrowiali, że nie są chorzy. Czyli jakby no, organizm ludzki z tym walczy, oczywiście starszym ludziom ciężej z tym jest walczyć z racji, że... No, chorób przewlekłych, tak? Ich układ odpornościowy słabiej działa. U pacjentów z cukrzycą też wiadomo, że to inaczej działa, tak? U pacjentów, którzy mają zaburzenia hormonalne, tak samo zapewne, tak? Ale to też, no wiesz, to też u pacjentów starszych oni się gorzej wentylują, gorzej oddychają, ciężej, tak? Jak mają, nie wiem, astmę, POHP, cokolwiek, to wiadomo, że to wpływa na układ oddechowy, to są choroby układu oddechowego i pewnie to ryzyko cięższego zachorowania jest wyższe. Bo też przeczytałem, wiadomo, że tam w tej miejscowości, tam w Wuhan, tak, gdzie jakby była ta geneza całej, powiedzmy, tej epidemii aktualnej, teraz, która jest, że już od 2 dni nie odnotowano jakby nowych, czyli co to oznacza, że w sensie, czy dla nas taka informacja może być... Ale oni się zastosowali totalnie do tych zaleceń rządu, tak? Nie wychodzili, wszystkie powierzchnie myli co chwilę, wiesz, oni jakieś chodniki myją, tu jakieś cuda nie widzę, tak? Wiesz, wszyscy w maskach właśnie chyba chodzili, no to jest zastosowanie się do tego, wiesz, no u nas tak może by było, gdyby się wszyscy zamknęli w domach i rzeczywiście siedzieli, no ale zobacz. No jest mnóstwo ludzi na ulicy, jakby no chodzimy i to widzimy. Wiesz, ja wiem, że niektórzy z nas muszą pracować, no są zawody takie, gdzie no nie ma opcji, tak, no musisz iść do pracy. Ale jak masz zdalną pracę, to kurde, te 2 tygodnie posiedź w domu. Dobrze, a powiedz mi, bo wiadomo, jakby gdzieś są zalecenia lekarzy zawsze, że trzeba się wietrzyć w domu, kiedy na przykład nie wiem, jest się chorym, czy zbyt długo siedzi w domu, że warto wyjść na spacer i tak dalej, że to dotlenienie dla zdrowia i tak dalej. No ale w tym przypadku, czyli rozsądniej będzie jednak... Wyjść na balkon i zostać. No jasne, chyba że ktoś ma ogródek, tak? No moja żona z dzieciakami sobie, wiecie, no jak to ja, jakby jak ma się małe dzieci, no to weź wysiedź 3 tygodnie w domu, nie? To jest takie wyzwanie dosyć, więc jak ktoś ma ogródek, no to super, tak, to wyjdzie na ogródek, to dzieci sobie pobiegają po ogródku i już, nie, ale dalej też nie wychodzi, nie. Doktorze, to jest to, co jakby no też dużo osób się nastawia, wiadomo, nie ma danych i nikt tutaj nie prosi o konkretną odpowiedź, ale tak twoim zdaniem, jako osoby doświadczonej w medycynie, która siedzi w tym, ma dużo znajomych, którzy w tym siedzą, myślisz, że my musimy się naprawdę nastawić, że to może potrwać jeszcze tygodnie, że po prostu będziemy musieli nauczyć się funkcjonować w takiej nowej rzeczywistości? Ciężko powiedzieć. Zobaczymy w ciągu 2 tygodni. Znaczy zobaczymy do Wielkanocy, nie? Bo to może być też tak, że będzie się wyciszało i super. I tego nam wszystkim i sobie życzę. Ciężko powiedzieć. No zdania są podzielone, nie? Na pewno są badania też takie pokazujące, gdzie jest więcej zachorowań. I więcej zachorowań jest w tych krajach, gdzie ta kultura, ja jestem nudny z tym, naprawdę, mycia rąk jest gorsza. Okay. No Włochy na przykład. Oni się całują na powitanie, wiecie. Tak, oni, no to jest u nich ten kontakt fizyczny jest bardzo, bardzo tak, bliski. Inna kultura, nie? Więc to jest ale też Włosi, tak z tego co ja się orientowałem, to jest chyba, że tak mówi się, najstarszy naród w Europie, bo tam jest najwięcej ludzi starszych po prostu. Tak, ale wiesz na czym to polegało też? Polegało to na tym, oni tam zrobili to, że zamknęli chyba przedszkola czy coś i no, ci rodzice co mieli zrobić z dziećmi? Wyszli na ulicę. Nie, dali dziadkom, żeby się nimi zajmowali. Okay. A u dzieci, większość tych dzieci może być nosicielami podobno nie do 2, tylko do 4 tygodni i są bezobjawowi. No to... A czy wiadomo, że na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś z nas miał ten wirus, albo ma ten wirus i przychodzi to tak fajnie, łagodnie, bezobjawowo, czy wiadomo, no nie wiem, czy można nazwać to fajnie, ale no powiedzmy, tak, że jesteś użyjemy w szczęśliwej grupie pacjentów, tak, że miał... Że ma szczęście, tak? Tak. To czy załóżmy, nie wiem, za miesiąc, za dwa, biorąc pod uwagę, że wirus się jeszcze nie zmutował, znowu możemy być chorzy na to samo? No nie, no jeśli na to samo nie, ale jeśli on zmutuje, no to jasne, że możemy złapać, tak jak z grypą. Okej. Okay. To raczej na tej zasadzie, nie? Doktorze, dziękuję ci bardzo. Myślę, że wszyscy wiemy i po prostu co? Żyjemy dalej i zobaczymy, co nam przyniesie. Dzięki wielkie, nie przebijamy piątki. Nie, ale łokcie można ponoć. Dobra. Tak jest. Dziękuję. Dzięki.